Kolejna kadencja organów samorządu terytorialnego dobiegła końca. 5,5 roku minęło jak jeden dzień. Można by powiedzieć, że to było wczoraj, jak dwóch panów tu obecnych, jeden nieobecny, pan przewodniczący, wtedy radny Henryk Cichocki, radny Grzegorz Nowak i Piotr Pelczarski przyjechali do mnie, wtedy do Michałowa, do domu i namawiali mnie do tego, abym wystartował na wójta gminy Bałków. Nie byłem przekonany co do tej decyzji, bo znałem bardzo trudną sytuację finansową tej gminy. Mówiłem wówczas panom radnym, że kadencja, jeśli się zdecyduje, jeśli wygramy wybory, będzie trudna, ponieważ trzeba spłacać zobowiązania i podejmować trudne decyzje. Jednak panowie radni byli uparci i skuteczni. Mówili, że dla dobra tej gminy, ponieważ gmina w krótkim czasie została doprowadzona do takiego stanu, potrzeba, aby tą gminę ratować i wyprowadzić ją na prostą. Uległem tym namowom. Po zmianie rady udało się jednak w tej gminie zrobić diametralną zmianę. Pomimo, że jeszcze była trudna sytuacja, ale realizowaliśmy wiele zadań wspólnie. W okole patrzę na panów radnych, z radnymi sołtysami, pierwsze porządki przy Domu Ludowym, w Skarbce i w wielu innych miejscach pokazaliśmy, że można wspólnie w czynie społecznym realizować te zadania, które były zaniedbane przez lata. Przy udziale pracowników remontowaliśmy drogi, przystanki z radnymiśmy rozwozili, remontowaliśmy tablice ogłoszeń. Było wiele zaniedbanych i zapomnianych miejsc na terenach gminy, o których teraz nie pamiętamy, bo już te miejsca wyglądają dużo lepiej. Sytuacja się odmieniła jeszcze później, gdy w czasie pandemii poradziliśmy sobie z pandemią, wsparliśmy mieszkańców. W kryzysie energetycznym zrobiliśmy dystrybucję węgla przez gminę, która była najtańsza w okolicy, ale po tym czasie pandemii przyszły wielkie środki finansowe i możliwości z rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Najpierw środki związane z COVID-em, później środki związane z Polskim Ładem. Wykorzystaliśmy wszystkie i pozyskaliśmy wszystkie możliwe środki, jakie były dla tej gminy. Ponad 49 milionów środków krajowych, jak i unijnych pozyskaliśmy dla tej gminy i co najważniejsze, w większościśmy je już przerobili. Dziękuję za współpracę radnym, sołtysom i mieszkańcom. Nie wykorzystalibyśmy tych środków, sam jako wójt bym ich nie wykorzystał, gdyby nie wsparcie pracowników, wspaniałego zespołu Urzędu Gminy i jednostek gminnych, z którymi podjęliśmy się zadań bardzo trudnych. Ekipa tego urzędu wykonała bardzo wiele zadań wspólnie ze mną. Na koniec kadencji z 12 milionów udało nam się obniżyć zadłużenie na koniec 2024 do 8 milionów i oprócz tego wykonać te rekordowe inwestycje. Gdy patrzę wstecz na te 5,5 roku, gdy patrzę teraz na gminę Bałtów, jestem wewnętrznie przekonany, że warto było dla gminy i jej mieszkańców przejść tą niełatwą drogę, podjąć tą decyzję o kandydowaniu. Czuję wielką satysfakcję z każdego metra wykonanej drogi, z tych już obecnie ponad 22 km asfaltowych i kilkunastu kilometrów dróg utwardzonych, dróg dojazdowych do pól. Czuję wielką satysfakcję z każdego metra, z 16 km kanalizacji w okole. Czuję wielką satysfakcję z każdego metra, już niedługo 6 km, przepraszam, w okole kanalizacji, a wodociągów 6 km wodociągów Maksymilianowe wie. Wielką satysfakcją jest również dla mnie, wielką satysfakcją są zadowolone twarze uczestników środowiskowego domu samopomocy w Wólce Bałtowskiej. Wielką satysfakcją jest również klub seniora w miejscowości Okuł. Zadowolenie z doposażenia remis i świetlic przez druhów, jak i druhów strażaków, jak i pań i panów z kół gospodyń wiejskich. Wielką satysfakcją są zadowolone twarze uczniów ze stołówki szkolnej. Wielką satysfakcją jest zmiana wyglądu budynków użyteczności publicznej gminy Bałtów. Niedługo zakończymy remont na zewnątrz, wewnątrz jeszcze drobne remonty nas czekają, ale budynek będzie odnowiony. Jest chlubą nas wszystkich, naszego samorządu, że jako mała gmina, ale mamy piękny budynek. Wielką satysfakcją też są
inne budynki, takie jak hala na Skarbce, jak również wyremontowane remizy w Antoniowie, remiza w Skarbce, remiza w Ulce Pętkowskiej, którą czeka dalszy remont. Wielką satysfakcją również jest to, że niebawem będą świetlice w Maksymilianowie, w Wycince, w Wólce Bałtowskiej już jest, ale jeszcze raz będzie, i w Pętkowicach. Udało się, Szanowni Państwo, wspólnie zrealizować bardzo dużo. Satysfakcją wielką też jest, że zbudowaliśmy zaplecze sprzętu technicznego do referatu komunalnego. Początek kadencji było bardzo trudno, gdy była remontowana droga wojewódzka, liczne zastrzeżenia, zasypane wszędzie, nie można odśnieżyć. Teraz jesteśmy samowystarczalni z naszymi pracownikami, że remontujemy drogi, odśnieżamy, kosimy pobocza. Wykonaliśmy, co jest wielką satysfakcją, olbrzymie inwestycje. Oczyszczalnia ścieków, przepompownia w Maksymilianowie. Te inwestycje zaskutkują w przyszłości, w zabudowie jednorodzinnej, w rozwoju usług hotelarskich, jak i turystycznych. Przed nami jest remont kościołów, zabytków. Również będzie wielką satysfakcją dla mnie, że za tej kadencji uda nam się wyremontować te obiekty, że 100 lat temu było stać naszych poprzedników na to, aby ze składek społecznych je wybudować, a satysfakcją będzie to, że pozyskaliśmy środki na to, żeby zadbać o te obiekty, żeby służyły następnym pokoleniom. Szanowni Państwo, wielką satysfakcją był każdy dzień pracy z Państwem i dla Państwa. Wielką satysfakcją była współpraca z przewodniczącym i radnymi, pomimo że nieraz mieliśmy różne zdania, ale ostatecznie zawsześmy konsensus osiągnęli z korzyścią dla naszego samorządu. Wielką satysfakcją współpraca była dla mnie z paniami i panami sołtysami, z wszystkimi pracownikami Urzędu Gminy i jednostek gminnych. Dziękuję Państwu za współpracę i zaufanie. Dzisiaj mogę potwierdzić to, co powiedziałem paniom i panom radnym, gdy było Państwa zaprzysiężenie, że zapisaliśmy się w historii jako ci, co nie zawiedli, ci, co nie ulegli, a możemy się zapisać jako ci, co nie zawiedli. Dzisiaj mogę powiedzieć, że nie zawiedliśmy naszych mieszkańców gminy i dzisiaj każdy z nas, i Wy Państwo radni, i ja, możemy spotykając naszych mieszkańców, patrzeć im prosto w oczy, z podniesioną głową i z satysfakcją, że w każdej miejscowości jest efekt mojej i Waszej pracy. To nie jest koniec. Nawet nie jest to początek końca. To dopiero koniec początku. Dziękuję bardzo. No, dla naszej gminy to była bardzo dobra kadencja. Śmiem twierdzić, że najlepsza, odkąd ja pamiętam. Zrobione było wiele kluczowych dla naszej gminy inwestycji, co do których poprzednie rządy, że tak powiem, miały olbrzymie wątpliwości, że zostaną zrealizowane. No, bardzo się cieszymy, że się udało zrealizować. Ja szczególnie w mojej miejscowości wykonano 4 kluczowe inwestycje. Przede wszystkim wodociąg, pompownię, nową drogę i właśnie stawiana jest świetlica, na co czekamy jakieś 30 lat. No tak, przede wszystkim takim kluczowym punktem zwrotnym był wybór nowej rady po referendum, udanym na szczęście. Myślę, że to była chyba jedna z bardziej udanych kadencji w działalności Rady Gminy w Bałtowie. No tutaj dzięki inicjatywie pana wójta i przychylności rady osiągnęliśmy wiele, co się nie udało poprzednikom. I myślę, że to sukces i pana wójta, i rady, i społeczeństwa gminy Bałtów. Ważne jest działanie wójta, bo tu i pracowników gminy, bo to głównie od nich zależy pozyskanie środków, bo rad. Chyba jestem najstarszym tutaj radnym w gminie Bałtów i myślę, że to będzie dobrze. No. W tej kadencji zaczęliśmy odbudowywać tą gminę pod względem infrastruktury, ale odbudowywać tą gminę pod względem więzi społecznych. Zakopaliśmy podziały, spory, odłożyliśmy na bok to, co było i budujemy na nowo społeczeństwo obywatelskie, zgodę w gminie, a jak jest zgoda, to i rozwój gminy również będzie postępował.
Myślę, że ta mijająca kadencja była jak najbardziej udana dla naszego samorządu gminnego. No przede wszystkim przy zaangażowaniu wójta, całej Rady Gminy udało się pozyskać bardzo dużą ilość środków i zrealizować wiele inwestycji, przedsięwzięć, o których tylko wcześniej mogliśmy marzyć. Ja już byłem radnym kilku kadencji, 1998-2002, później 2010-2014 i teraz ostatnia kadencja, to rzeczywiście z mojej pamięci, jak to wynika, to bardzo zgodna kadencja i dzięki temu zdecydowanie te środki i te inwestycje i zaplanowane jeszcze inwestycje, które pozyskaliśmy pieniążki na następne, rzeczywiście udało się zrealizować i będziemy je nadal, mam nadzieję, realizować zgodnie i wspólnie. No, według mnie kadencja była bardzo pracowita. Zrobiło się naprawdę dużo, pieniążków było pozyskane multum. No a wszystko to zasługa naszego pana wójta, który jest bardzo operatywnym człowiekiem. Gdzie tylko jaki projekt, tak wszystko było ściągane do gminy i inwestycje robione. Ta kadencja przeminęła świetnie. Zrobiliśmy bardzo dużo w całej gminie, nie tylko, że w mojej miejscowości czy w samym Bałtowie. Ogólnie w całej gminie zrobiliśmy bardzo dużo. Przede wszystkim jak u siebie zrobiliśmy kanalizację. Dużo drugśmy pobudowali w całej gminie, bodajże 27 km dróg asfaltowych. To uważam, że na taką gminę zadłużoną to jest bardzo dużo. Także myślę, że dużośmy zrobili. Przyjemnością było kierować tą radą w tej kadencji i współpracować z wójtem. Pomimo trudnego początku w latach 2018-2019 związanego z przeciwnościami ze strony ówczesnej rady, udało nam się przejść tą trudną sytuację i w latach 2020-2024 wspólnie w tym gronie staraliśmy się jak najlepiej służyć mieszkańcom i sumiennie spełniać swoje obowiązki. Rada Gminy pracowała systematycznie i regularnie zgodnie z wcześniej ustalonym planem pracy. Na każdy rok kalendarzowy podczas przeprowadzonych sesji zostało podjętych 534 uchwały. Nie licząc znacznie więcej ilości dokumentów, sprawozdań czy informacji najczęściej akceptowanych przez Radę. Należy podkreślić, że ta Rada Gminy zrealizowała swe zamierzenia inwestycyjne jako organ uchwałodawczy w samorządzie, ale należy podkreślić, iż efekty i rezultatem pracy nie było samej Rady, lecz wspólnej pracy ze strony władzy wykonawczej, jaką stanowi wójt gminy. Panie wójcie, dziękuję panu za bardzo dobrą współpracę, zarówno ze mną, jak i z całą radą. Było to 5 lat niezwykle wytężonej pracy na rzecz rozwoju gmin Bałtów, w czasie których udało się zrealizować kluczowe inwestycje dotyczące infrastruktury gminy. Wszyscy radni mieli na celu polepszenie warunków życia w gminie, podniesienie standardów mieszkańców i ogólny rozwój naszej gminy. Pragnę wyrazić również słowa podziękowania pani sekretarz Agnieszce Kopale, panu skarbnikowi Pawłowi Kudasowi oraz wszystkim pracownikom urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych za współpracę, za pomoc i za zrozumienie. Dziękuję także pani Donacie Majewskiej, która przez okres kadencji Rady dbała o formalne przygotowanie naszych materiałów na komisje i sesje. Chciałbym też podziękować paniom i panom sołtysom za państwa obecność na sesjach, za zaangażowanie we współpracę z Radą Gminy, za waszą dbałość o własne sołectwa i ich mieszkańców. Serdeczne podziękowania i słowa uznania za trud, poświęcenie i zaangażowanie w działalność samorządu terytorialnego kieruję do koleżanek i kolegów radnych. Gościom zaproszonym za udział w sesji